Kobiety uwielbiają prawdziwych, silnych mężczyzn. W ubiegły weekend w ostrowskim amfiteatrze było ich aż 12, a to za sprawą pewnej imprezy. Są to 12 Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Steel Timber Sport Series. Są to kwalifikacje do Mistrzostw Świata. A Mistrzostwa Świata tym razem odbędą się w Polsce w Poznaniu. Uczestnicy w Ostródzie mieli przed sobą 6 konkurencji. 3 rozgrywane z użyciem specjalnych siekier, 1 dyscyplina z piłą ręczną. I 2 dyscypliny z pilarkami spalinowymi, 1 z pilarką standardową o dużej mocy i 1 pilarką wyczynową o mocy ponad 65 koni mechanicznych. Strażacy na co dzień posługują się ciężkim sprzętem, dlatego to oni biorą udział w Mistrzostwach Polski. Są to mężczyźni sprawni, którzy właśnie potrafią posługiwać się zarówno i pilarką, i siekierą w swojej codziennej służbie, bo niosąc pomoc innym, usuwają różnego rodzaju skutki klęsk żywiołowych również. Jednak na co dzień nie jest tak łatwo. W czasie akcji ratowniczych musimy to robić w warunkach ekstremalnych, w zimę, nieraz na zaśnieżonej drodze, w silnej wichurze. Niestety podczas konkurencji zabrakło przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego. Przykro mi, ale nie mamy tak dobrego, mamy dużo pilarzy, prawie każda ochotnicza straż pożarna ma piłę mechaniczną, jedno czy dwie. Natomiast tak, no są to najlepsi z najlepszych, ich jest kilkunastu z całej Polski, a tych w całej Polsce, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych, jest kilkaset tysięcy, więc to są super najlepsi drwale, można powiedzieć, ci, którzy tu startują. A tym jednym z najsilniejszych został po raz 7 Arkadiusz Drozdek, reprezentujący województwo lubuskie.